Ej, patrz! Jest przejście. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sayuki. Zapraszam do kolejnego odcinka w serii Zagrajmy The Last of Us Left Behind. No i Riley znalazła przejście zanim my to zrobiliśmy. Także idź pierwsza. Dobra, bądź ostrożna. Zawsze jestem. Zgubiła się chyba. Riley! Ty dupo! Już drugi raz dzisiaj! Jak to się stało, że nigdy tu nie byłyśmy? Chodź, mam dla ciebie idealną maskę. Słuchaj. Riley! Świetno! Ty chyba naprawdę chcesz, żebyśmy cię dzisiaj dźgnęli. Zobacz. Co to, jakiś wilkołak? Załóż ją. To głupie. No, super! Zarycz. Eli, serio? Zarycz mocno! No, zarycz, no. Proszę. Chodź, zobaczmy, co tu jeszcze jest. No to zobaczmy. Assassin Odyssey widzę. Szkiele wróż. Zadaj pytanie. Jak się odważasz? Dobra. Więc zginiemy dziś? Nic. Ale lipa. Odwróć ją, geniuszu. O. Jakby szalenie nieprawdopodobne. Co za ulga. Czy ja jeszcze siądę za kółkiem? Czuję to w kościach. Dobrze. Będziemy klikać do skutku. Wydostanę się kiedyś z tej cholernej kwarantanny? Trudno powiedzieć. Czyli jest szansa. Zgadza się. Odzyskamy nasze pistolety na wodę? Duchy twierdzą, że tak. Ha! Kto by pomyślał? Odzyskamy nasze giwery! Odpuść już sobie, Eli. Serio mówię. Co? Nie ma opcji. Czy Riley nauczy się wreszcie grać w pokera? Słyszę cię, wiesz o tym. Znaki są niejasne. Ha! Czyli jest nadzieja! Nie, dałam sobie spokój. Możesz sobie zabrać tego pokera. Czy kiedyś uda mi się zagrać w grę na kompie? Masz marne szanse. Pierdol się, czaszku. O! Czy kiedyś urosną mi cycki? O, podłączam się pod pytanie. Duchy milczą. No pewnie, że tak. Czy jesteś dupkiem? Dam sobie głowę uciąć, że to prawda. Dobra, tyle w tym temacie. No weź, to wszystko. Co tam znalazłaś ciekawego? Sama teraz podniesiesz czaszkę? Zobaczmy. Czy Eli będzie kiedyś tak zabawna jak ja? Proszę cię, jestem 10 razy bardziej zabawna niż ty. Powiedział nigdy w życiu. Pokaż. Hej, to nie ja, to ten truposz. Pokaż. W takim razie ten truposz może mi zrobić laskę. Nieźle, Eli. Okej, pozostawię to bez komentarza.
czerwone trzewiczki! Co z nimi zrobiłaś? O, Rety, tato! Co my zrobimy? O, Rety... Do twarzy nam musi być. Pytanie, czy tu za ladą jest coś ciekawego? Nic? Nie wierzę. Co tam znalazłaś? O! Eli, tu jest kilka twoich koleżanek. No, są rzeczywiście. Ale... Te maski są jeszcze lepsze. No, tu jest jakaś Dracula. O. Co? Uwielbiam wampiry, wiesz? No widać było na początku odcinka poprzedniego. Jestem hrabia Dracula. Chyba hrabina. Jestem hrabina Dracula. No idealnie pasuje po prostu do ciebie, hrabino, tylko tu chciałam jeszcze, o. Ludzie to kupowali? Nie kapuję. No, co to za stuk był z tyłu? Wow! To było głupie. Tak. No co, to było świetne. Jeszcze tu widziałam wcześniej właśnie, że coś się świeciło. O, potrójny Feniks. Co myślisz? Urocza. Masz gołębie serduszko. No. To już wszystko. Nie ma tu nic więcej, naprawdę? Gdzie ja zostawiłam wilkołaka? Dawaj wilkołaka, fajniejszy był. Może zostanie nam w kieszeni? Nie, jakby został, to byśmy wiedzieli. Ła! Albo wow! Albo ryczę! To już prędzej. Możemy się przebrać za Alexiosa. No dobra, fajnie tu, ale chyba już pozbieraliśmy wszystko, co było. Widzę Coco. Poco loco. Un poco loco właściwie. No dobra, fajnie tu, duchy, inne rzeczy. Ale to chyba tyle, bo już nic się więcej nie podświetla. Tu są kostiumy. Mogły się dziewczyny w ogóle przebrać. Ninja. O, jest Nathan. Można się przebrać za Nathana. Tym razem wyłapałam. Przez chwilę myślałam, że to ma być Naruto, ale chyba nie. Uncharted. Ten wolf na dole to jest chyba odnośnik do tego filmowo podobnego czegoś. Jest tak fajnie i sympatycznie, że po prostu szkoda stąd wychodzić. O, możemy się przebrać za jakąś wróżkę. Nie wierzę, że mijały ten sklep tyle razy i nigdy im nie przyszło do głowy tu wchodzić. Weź jedną czaszkę. No dobra, to nie. Dobrze, to chodźmy. A może nie były tu nigdy, rzeczywiście. Widzisz tam te samochody? Tylko na dole. Widzę co? Tak, czerwony jest twój, niebieski mój. Rzucamy cegłami. Wygra ta, która pierwsza zbije wszystkie szyby. Jaja sobie robisz? Jestem w tym najlepsza! Dobra, ta co przegra musi odpowiedzieć na jedno pytanie. Tylko bez złośliwości. Co to jest, konkurs pytań? Dobra, jedziemy z tym koksem. Zaraz, który był mój? Czerwony? Chyba tak. Dobrze! Nie masz ze mną szans. Kurwa. Nie trafiłam. Pyk! Czyli trzeba wycelować idealnie w okno. Bang! Dwie zbite. U mnie też. O, można nie trafić, a myślałam, że gra nie akceptuje jakiegoś tam takiego aż problemu. Chciałam sprawdzić, ale rzeczywiście nie akceptuje. Zajebiście. Było jeszcze z drugiej strony wszystkie. Tak to się robi.
Tak to się robi. I nie ma w tym nic złego, że jesteśmy same w opuszczonym markecie, w którym może być dużo stworów, które mogłyby nas chcieć zjeść. Nie, absolutnie, nic takiego. Słuchaj, mam pytanie w takim razie. O tak! Mistrzyni miotania cegieł! Moja fura miała pancerne szyby. Tak, a mi tu kaktus rośnie. Dobra, czas na pytanie. Chyba się boję. Powinnaś. Dlaczego odeszłaś? Dlaczego tak ostro zareagowałaś? Czy Marlin wspominała mojej mamie? Zapomnij. Właściwie to... Więc... Co Marlin mówi o mojej mamie? Niewiele. Chyba przyjaźniły się przed wybuchem epidemii. O, wspominała, że twoja mama była pielęgniarką. Pielęgniarką? Podobno często się kłóciły, ale bardzo się przyjaźniły. Brzmi znajomo? Tak. Chodź, pokażę ci coś. Już prawie jesteśmy. No, co do pytań. One zaczynały nam szybko wygasać, ale pomyślałam sobie tak błyskawicznie, że w sumie jakiekolwiek pytania osobiste mogłyby i tutaj tak trochę popsuć atmosferę. Więc może lepiej zostać tak, jak jest. O, możemy nasłuchiwać nawet tutaj, ale... O! No tak. Co do artefaktów, to mamy te, co tam. No dobra. Myślę, że jak je raz przeglądaliśmy, to już drugi raz nie trzeba. No dobrze. Co ty tam masz? Co my tu robimy? Nie czuję się tu dobrze. No. Właśnie. Pamiętasz, jak myślałyśmy, że zasilanie jest włączone tylko w wybranych dzielnicach? Tak. Chodź za mną. Poczekaj, tu duchy są. Moment. Popatrz, tu jest pokój. I coś się świeci. Eli, tędy. Zaraz, poczekaj. O, tatka, czytaj. Majorze Banks, jest to już moja trzecia prośba na przestrzeni ostatnich tygodni o rozdysponowanie dodatkowych patroli. SK Hartford pogrąża się w chaosie, w związku z czym naszą strefę zalała fala uchodźców. Wielu z nich dostaje się do wewnątrz przez centrum handlowe, ponieważ mamy niedobór żołnierzy. Ci ludzie są zdesperowani. Wielu z nich wkracza na nasz teren z infekcją. Jak pan wie, ze sporządzonych przeze mnie raportów, tylko w zeszłym tygodniu musiałem zneutralizować 3 osoby w pierwszym stadium infekcji. Zdaję sobie sprawę, że mamy niedobory, ale jeśli nie wzmocnimy ochrony, centrum handlowe zostanie opanowane przez... Cholera! I tak mnie nie posłuchasz. Na zawsze twój podnóżek, sierżant Winston Archer. Ojej, czy to nie są ci, którzy teraz jesteśmy, u których jesteśmy teraz w supermarkecie, właśnie w tym, o którym mówili? Muszę doczytać nazwiska. Sprawdzić notatkę później. O! Poważnie dali mi zamkniętą szafkę, żeby ją otworzyć i nic w środku? No dobra, słuchaj, idę z tobą. Ale poczekaj, tu jeszcze kawałek dalej. Chciałam zobaczyć. To wygląda jak dalsza droga, dobra. Idę, nie cierpliw się, dziewczyno. Jestem wręcz za tobą. O, cześć. Więc okazuje się, że w mieście jest prąd. Po prostu wyłączyli bezpieczniki. Wystarczy je z powrotem włączyć. To się nie ma prawa udać. Latarką chciałaś popsuć? A nie mówiłam? Całe centrum jest oświetlone? Chodź się przekonać. To cudnie. O kurczę, to wcale nie wygląda zachęcająco. Jesteś na to gotowa? Poczekaj, ja... Wiem, co chcesz zrobić. I... Cieszę się, że żyjesz. Znaczy... I że ciągle jesteśmy tu razem i... Wiesz, nie chciałam. No, to wszystko, co mówiłam, zanim odeszłam. Nie myślałam tak. Riley, rozklejasz się. Sama zaczęłaś. O, rety. Gotowa? Pewnie.
Żartujesz sobie? A, no właśnie. Pytanie, czy ktoś tu chodzi? Nikt nie chodzi. No dobra, zanim tam niby wejść, to przejdziemy się po okolicy oczywiście. Bo tym razem, jak tam w przeszłości nie możemy zbierać za bardzo rzeczy. Poważnie, życie... Teraz, stop. Jak tu jest życie, to znaczy, że coś tutaj spotkamy jeszcze pewnie innego. Jakieś klikaczo coś tam zapewne. Jest tych... To też oznacza, że spotkamy jakieś klikacze. O kurczę. Ojej, jakimiś. Ale nie widzę tu żyraf. Czyli symbolu tego symbolu niewinności, który nam tutaj często dają do zobaczenia, sprawdzenia. O! Tam trzeba, rozumiem, wejść. I jest amunicja. Niedobrze. A, już rozumiem. Tam trzeba wejść, żeby otworzyć coś, naładować... No pewnie, straszcie mnie. Włączyć prąd. Jeden idzie do drzwi. Tutaj... zaraz, on idzie dalej. Co on otwiera? Otwiera coś w ogóle? Tą... aha. I on tam gdzieś ginie pod spodem. I jeszcze jest trzeci. Widziałam, że idą trzy. Zupełnie jest... aha, dwa idą w tą stronę. A, jeden w ogóle nie idzie dalej. Dobra. Rozumiem, że mamy iść w lewo. Więc zanim tam oczywiście pójdziemy, idziemy w prawo. Wiecie, tradycyjnie, jak każą w lewo, to idziemy w prawo. Jak każą skakać, to kucamy. Chociaż przy ucieczce, to jak każą skakać, to skaczemy. To będzie taki wyjątek. Butelka. Nie podoba mi się. Tam coś się świeci. Kolejny misio. Nie podoba mi się, że tu jest... To jest ta sama broń. Musi być ta sama, bo nie ma zamiany. No, dobra. A butelka się tu po prostu świeciła. Tam też. O! Super! Będzie można coś wytworzyć, ale chciałam wejść na łóżko na górę, ale się nie da. Sama butelka mnie nie rajcuje. Za bardzo. O! Może tu coś będzie ciekawego? Jest cukier, spoko. Jest alkohol, czyli dobrze. Fajne miejsce mamy. O! Szef kuchni? Co oni tu mieli? Czy to jest chińszczyzna? Na pewno chińszczyzna. Jakieś nudle, jakieś ramen, japońszczyzno, chińszczyznowe. Chętnie. Noodle bowl. Miseczka kluseczków. Nie powiedziałabym nie na miseczkę kluseczków. Tam jest w ogóle, zobaczcie, to też jest tak zrobione, jakby tam można było wejść, a się nie da. Chyba, że się da z drugiej strony. Może się kiedyś da. Już naprawdę nie pamiętam, którędy tu się gdzieś dało wejść. O. Jezu! Matko, ręka. O kurczę. Coś tu niezło zaszło. Piła na dole. O. Ponieważ kończą się zapasy, szeregowiec Eugene, Alice i ja weszliśmy do magazynu w celu pozyskania dodatkowego zaprowiantowania. Z zaskoczenia zaatakowała nas grupa około 6-7 zainfekowanych w drugim stadium. Zneutralizowaliśmy zagrożenie, lecz Alice został ugryziony. Po odbyciu ożywionej rozmowy, podczas której szeregowiec Alice próbował targnąć się na własne życie, obezwładniłam go, następnie złamałam protokół i odizolowałam infekcję opaską uciskową. Później udało mi się znaleźć i zdezynfekować piłę chirurgiczną. Strzyknęłam szeregowemu Elisowi morfinę i przystąpiłam do amputacji kończyny kilka centymetrów nad ugryzieniem. Jestem pewna, że gdy Elis odzyska przytomność, infekcja maczużnikowa ustąpi. Kapitan Regan. Wiem, pokaże mi, żeby iść tam w tę dziurę, rozumiem. No dobra, powiem tak. Nie sądzę, żeby ta amputacja przyniosła oczekiwane skutki. To jest tylko taka moja opinia, bo... Gdzie te ptaszki są i mnie tak straszą? Bo gdyby tak było, ludzie próbowaliby się częściej ratować, a nie zabijaliby się tak błyskawicznie. Więc... przypuszczam, że kolega mało że przeżył amputację, pewnie w bólach,
Co tu leży? Batonik. To jeszcze... Jeszcze się pewnie nie powiodła. Dobra, mamy dobry czas. Spróbujemy otworzyć drzwi. Pewnie nam powie, że nie ma prądu. Dziękuję panom żołnierzom. Jak to włączyć? Pójdę za przewodami. Prawda, Joel? Prawda. Zuch, dziewczyna, zgadza się. Tu już sobie pobiegaliśmy, posprawdzaliśmy, co się da. Za ten namiot nas nie wpuścili, więc chyba mamy wszystko. Co do wytwarzania, to już nas nawet na coś stać. I myślę, że mołotow nie byłby złym pomysłem. Zazwyczaj staram się mieć apteczkę. To jest dobre, bo i tak nic więcej z tym go nie ulepszymy. Staram się mieć apteczkę, ale tutaj jest trochę batoników. I na razie wygląda też, że niekoniecznie jest nam to super potrzebne. Coś tu siedzi? Nie. A światło skąd? A to moje tylko. I tak pójdę powoli. Zobaczyć, czy coś tutaj się nie kryje. Na nich wyskoczyło 6-7 zaraża. O, w mordę! Jebany kot. Ojej, kiciuś. Eli, bo się z nie lubimy. Dziewczyno. Co tu leży? Nic tu w tych śmieciach? Poważnie? Szkoda. To wygląda jak ciąg dalszy, więc pójdziemy tam. Czy coś tu jest? O rany, ale zimno. Nie wiem, czy powinniśmy tędy iść. Jezu! Chcesz mnie zabić? Ojej, wszedł tędy. Jedno kotek. W mordę. Iciuś, Mika! Mika, wracaj. Gdzie on pobiegł? On pobiegł w lewo. Czyli musiał wleźć w to. Raczej nie wskoczył, bo by wpadł do wody. Czy on tam jest? Jeżeli jest możliwość, ja chcę go zobaczyć. Nie mogę na to wejść. O. Zaraz. Nie wiem, czy on tam siedzi, czy nie. Ale nie wiem, która droga to jest ta prawidłowa. A tu wygląda jakby... Jednak ta, co teraz poszliśmy, była prawidłowa. No dalej! Czyli jednak. Okej. Bo tu się nie da przejść. Ja chcę zobaczyć kota! No dobra. Idziemy dalej. Dlaczego mam wrażenie, że tam się będzie aż roić od czegoś zarażonego? O rany. Na razie cisza, no ale... O! Leży tu coś. O, rurka i ten... O, już wiem, co się będziemy bawić. Okej. Koniec wycieczki. Teraz tu jest kartka. Do generatora. Czytaj. Z szeregowym Elisem nie jest najlepiej. Ma gorączkę i zwraca jedzenie. Może popełniłam błąd? Może amputację przeprowadzono za późno? Może przemieni się, kiedy akurat nie będę go obserwowała? Poza tym dochodzi jeszcze kwestia protokołu postępowania w przypadku infekcji. Nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy zrobić to, co zrobiliśmy z oficerem Caulfieldem. Bo my... zresztą kogo ja chcę oszukiwać? Zamordowaliśmy Larego. Elis go przytrzymał, a ja zestrzeliłam go jak psa. Jego krzyki wciąż mnie prześladują. Regan, błagam cię, mam jeszcze czas. Nie rób tego. Elis, co myśmy zrobili? Może powinnam odejść? Może po prostu ucieknę? Przepraszam cię, Elis, Regan. Czyli uciekła. No dobra. Dupa. Nie ma prądu. Cholera. No dobra, to jest generator ładowany prądem. Pusto. Może znajdę paliwo. Widzę, że tu coś jest, ale drzwi chyba też są na prąd. Nawet nie mogę teraz nacisnąć. Nie podświetla się. No dobra. Coś czuję. No smoking. Żadnych smokingów. Dobra, nie wolno się ładnie ubierać. Dlaczego mam wrażenie... że to się tak łatwo i ładnie nie skończy. O kurwa! Czekacze!
Nie, mnie to martwi ten... Aha. To jest ten, co podbiega i atakuje potem z daleka. Czy klikać to słyszał? Czyhacz, dobra. Dobra, to jest, to nie jest klikacz, to jest ten. I słyszał. Kurczę, ale mnie wystraszyli. Dobra, lecą po kolejni. Chyba trzeba będzie jednak do nich strzelać. Dobra, nie mam więcej amunicji. A wiem, że właśnie tam gdzieś jest jeszcze jeden. Widziałam cię, jak lecisz. Trzeba było wejść na tą ciężarówkę od... Aha, może się nie da tak po prostu na nią wejść. Pytanie... No dobra, czeka. Ale mnie wystraszyli, no. Myślałam, że uda mi się ich podejść, a tu widocznie ta sekwencja nie jest przewidziana na podchodzenie. Ale idziesz w tą stronę, nie idziesz? Będzie mnie straszył. Będzie mnie straszył i tyle. Wredna melodia, tak jakby był coraz bliżej. A z ciebie indziej popadło? Nic. Szkoda. Tu leży, dobra. Amunicja. Tam jest jeden. Na ciężarówkę nie wejdę. No dobra. Tu widzę, że można wejść do środka. No to wejdziemy. Nie biegnie jeszcze w moją stronę. Na razie widzę jednego. Nie fajnie byłoby, gdyby mnie tu zaskoczyli. Życie chętnie. Tam, że amunicja. A z drugiej strony szmatka. Okej. Dobra. No tu gdzieś jak ten porypany biega, nie? Aha. Chyba trafiłam headshota. Nie wierzę, że to koniec, więc... To już wszyscy? Na to wygląda. Dobra, szukam paliwa. Nie wierzę, że to wszyscy, to raz. Nie ze mną te numery, hehehe. Ale to skoro szukamy paliwa, to teraz to się przejdę gdzieś tu po okolicy. Rozumiem, że na razie mnie nie będą łapać. I spróbuję coś zebrać. O! Pusto. Pszczo. Tam jeszcze były drzwi. Drzwi, którymi weszliśmy my. Dobra. Żeby czegoś nie pominąć. Tędy bokiem w sumie lecieliśmy, więc przejdziemy się tutaj środkiem. W razie, gdyby coś leżało. No i jest jeszcze do sprawdzenia tu. Wziąć wąż i pociągnąć to, tak? No dobra. Okej. No. Wystarczy. To spoko. To spoko, ale zanim wystarczy, to my się tu i tak rozejrzymy. W razie, gdyby ktoś jeszcze na nas czekał. Tam wiem, że widziałam właśnie. Tu nie widziałam, ale tam widzę, że jest amunicja, więc chętnie ją podniosę. Z życiem to poczekam chwilę jeszcze. Właśnie, dziękuję. Latarka. Martwicie mnie. Trochę. Szlak zamknięty. Czyli też działają na prąd. Nawet jest guzik. No dobra, czyżbyśmy pozbierali mniej więcej... Wszystko, co się dało. Jeszcze jest kwestia tego, że... Uwaga! Jestem przekonana, że jak tylko podejdziemy do tego naszego tam produktora, to coś na nas wpadnie. Jak tam wejść do góry w ogóle? Ot tak. Mogę tam wejść? Nie mogę.
A szkoda. Czyli później będę mogła to podnieść. A tu się coś kryje więcej? Chyba nie. Przynajmniej nie widziałam wcześniej, jak przechodziłam. Tu nic nie rozrzucili ciekawego. No dobra. O ile zakład, że ja to włączę i pojawi się więcej przeciwników? No dobra. Dawaj, dawaj, bawimy się. Dawaj, dasz radę. O kurwa! Zapamiętać? Nie dotykać naelektryzowanej wody. Spoko. Okej. No dobra, ale miałam rację z tym, że nas zaatakują. Tak chyba musimy iść tędy, bo tam nie było żadnego wyjścia na górę. A tu jest drabina. No dobra, lecimy. Lecimy, tylko pytanie w którą stronę. Tu chyba nie, ale tędy. Kurczę, boję się, że spadnę. Spokojnie. Spokojnie. Możesz spać? Patrz przed siebie. Wszystko będzie dobrze. Nie wpadniesz do tej wody, nie usmażysz się. No dobra, mogę tu zejść po te rzeczy. Ło. Co ten kabel taki rozbujany? Najlepsze będzie, jeżeli on mnie tu może dostać. Mogę wrócić? Mam nadzieję, że mogę. To by było dopiero, jakby się nie dało. To co? Górą, tak? Lecimy dalej. Tu na razie na dół. Nie ma nic więcej, to sprawdzaliśmy. Jak nam tu ktoś wyskoczy teraz, to będę zszokowana. Okej, tu możemy przejść. Tam nie, bo tam jest... A nie, tu też w sumie można było. Ale... Tam były właśnie jeszcze jedne drzwi. Da się tam podejść? Może tam właściwie musimy iść? Telewizory! Na sprzedaż! Nówki! A? Okej. Głupia melodia. Cofnij się od drzwi, jak tam ktoś jest. No dobra, nikogo nie ma. O, przesuwaczki. Dobra. A po co mi to? Właściwie. Teraz tam coś leżało chyba za tym. A tu się nie da wejść? Coś tam leżało? Coś leżało. Myśleli, że nie zauważymy. Nie znamy te numery. Tylko teraz życie, które sobie leżało po drodze, jest zupełnie zbędne. Okej. Sukinsyn. Jeszcze raz. Już wiemy, po co nam potrzebne były te palety. Panie Darku? Nie podoba mi się, jak pad wibruje tak zupełnie bez potrzeby. I straszy. Chyba wystarczy. Tam się nie da przejść. Już próbowałam przed chwilą. Idziemy. Aha! Mam cię! A, i tak byśmy tam szli. Wreszcie. Do tamtej drzwi, one są naszym celem, to spoko. O, to kurczę, mogłam podnieść ten batonik, jak się dało, no. Nie pomyślałam. Dobra, górą. Czy tam coś na końcu leży? Chyba nie, bo by się świeciło. Na dole się świeci. Teraz, a czy tutaj też nie było życia gdzieś? W którą stronę mogę spaść? Dobra. Tu nic nie leży, tylko cegła. No dobra. Jak nic, coś nam wyskoczy na twarz. O, to stąd ten kot inny. Tak, słyszę was. O kurde. Dobra,
Myślę, że mołotow jak najbardziej i myślę, że jedną apteczkę sobie zrobimy. Mołotow do użytku w sensie jak najbardziej. Zasłona dymna chyba tylko na żołnierzy działa. No dobra. Są biegacze również. Tamci mnie chyba nie widzą. Tam jest klikacz, to on sobie może łazić. Wróć się, nawróć się, wracaj tam, gdzie byłeś. Ja bym zdjęła tego gościa tu wcześniej. On mnie nie widzi, więc możemy go nożem. Dobra, klikacz sobie idzie. Mamy jednego klikacza, dwa klikacze. Reszta to są chyba te właśnie biegacze. Więc może spróbujemy tak. Tego ściągniemy ręcznie. Nie wiem, jak tamten będzie szedł dalej, a tamtych spróbujemy wzwołać w jedno miejsce i podpalić. No dobra. A, uwaga, szkło. Ła, wystraszyłam się, że jest bardziej blisko. Że jest bliżej. No dobra, to co? O nie. Panie, pal się. Coś się nie palisz. Łazi po ogniu, się nie pali, no. O-o. No nie. Wszyscy? I tak to jest. Wszyscy. No dobra, nie wyszło dokładnie tak, jak planowałam. Ale nie wyszło tak źle. Jest tu coś ciekawego? Butelki, butelki. Zagłówki. O, jest życie. Ło, ale nam brakło. No dobra. No to dobra. I to jest ten sklep ze zwierzakami, co? Tutaj to pewnie mieli na czym ucztować. To cieszę się, że chociaż ten kotek uciekł. Nie ma nikogo więcej, nie? Chyba nie. O. Ciekawe, ile z tych rybek zjedzono. Od tak po prostu. Cukier też, bierz, nie żałuj. Pełne, pełne. Miau, kotek. Tam są drzwi, to tam za chwilę. Na razie zobaczymy, czy coś tutaj się ciekawego nie mieści. O, kiciusie. Patrzcie, wszystkie puszki otwarte i zjedzone. Ciekawe. Zjedli i poszli. I zostawili półki na półki. Puszki na półkach. Dobra, mam nadzieję, że wam coś wypadło z kieszeni. Ło, tego kolegę to nieźle zmasakrowało. Ej, no poważnie? Tylu was tutaj i żaden nic nie zostawił? Przecież nie gramy na hardzie. Na normalnym gramy. No dobra. Brakuje tutaj tylko muzyki czasami. Teraz. Przyznam, zwłaszcza przy tym naszym nadmiernym eksplorowaniu to się tak troszkę odczuwa. Ale tu chyba naprawdę nic więcej nie ma. Widzę, że idzie kabel, widzę go tam. O, nożyczki. Chociaż nie ma co narzekać, aż tak źle nie jest. Parę rzeczy zebraliśmy. O, i tu do wyjścia podłączone, czyli powinno się otworzyć. Dobra, tu chyba mamy wszystko, tak myślę. Tak mi się wydaje. Dobra. Dalej. No dobra. O, aż kurwa. Skąd oni się biorą? Bardzo dobre pytanie. Bierzemy je po cichu, czy rozwalamy nożem? Może to znaczy po cichu w sensie, w ten sposób. Jakby tak ten odszedł daleko od tamtego, a tamten nie podchodzi. Jaki on szybki w ogóle? Co on tak biega? Hej, kolego. Chciałabym się przytulić troszeczkę, wiesz, zimno jest. Tam miałam szczęście, że nie złapał mnie klikacz, tylko ten taki w innym stanie troszeczkę.
Hej, chodź tu. Zacznie szybki. I nic nie opuścił. A ty w którą stronę będziesz szedł? Jakie to rozbiegane! Ej, no czekaj, stój, mamy ten... Nie mogę za szybko iść, bo mnie usłyszy. Okej, mamy to. Mamy to. Mamy to. Czy u góry też są namioty? Ja bym się jeszcze przeszła raz, zobaczyć, czy coś nam się tutaj nie kryje, bo gra lubi czasem... O! Patrzcie na te ślady. To są moje ślady? Ja takie zostawiam? Tak jakby coś tutaj ktoś czymś przepchnął. Dobra. Wiecie co? Mamy świetny czas, więc ja myślę, że zanim przejdziemy sobie przez te wspaniałe drzwi, to sobie... zakończymy ten odcinek, a kolejny już rozpoczniemy. Patrzcie, no. Widzicie? No mówiłam, chyba że ostatnim razem pominęłam. Ale nie wydaje mi się. Pominęłabym takie miejsce? Nie wierzę. O, znowu ten pełny batonik. Burgery. Glazed... O, donaty tutaj były. Tutaj kolejny namiot. A czy tu przechodziliśmy? Jedzenie, na wynos, coś tam. No tu do kuchni wchodziliśmy, tam były różności. No dobra. Trochę jestem teraz zakłopotana, bo skoro tam nam wepchnęli coś nagle, to może i tu gdzieś coś powpychali. No dobra, dobra, słuchajcie. Tu jest ładnie przy tym śniegu, pożegnamy się, a kolejny odcinek rozpoczniemy od wejścia sobie właśnie do... Przez te drzwi. Przejdziemy sobie przez te drzwi i będziemy robić to, co tam wymagają od nas, czyli wejdziemy do... Nie mogę widzieć, teraz nie mogę odwrócić się, żeby widzieć Eli od przodu. Wejdziemy sobie do helikoptera. Także dziękuję Wam za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!